Chorwacki skrzydłowy Mario Šitum przechodzi testy medyczne w stolicy Wielkopolski. Zawodnik, jeżeli nie zdarzy się nic nieprzewidywalnego, zostanie wypożyczony do Lecha na rok z Dinama Zagrzeb. 25-letni pomocnik może być dużym wzmocnieniem naszej drużyny. I know what is Lech, what Lech means to all the Polish people and I think that I can help the team and help to myself to achieve something good this season. W przeszłości Šitum występował w takich klubach jak NK Lokomotiva czy Spezia Calcio. Ostatni sezon spędził w Dynamie Zagrzeb. Ma za sobą pierwsze dwa występy w dorosłej reprezentacji Chorwacji. Co jeszcze ciekawsze, Šitum grał w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Przekonuje, że było to wyjątkowe doświadczenie. I call Champions League the real football because there are incredible to play like in the dream because when we are kids we all dream about this. It's the stadiums are top on top level, the players are great, the television, all, it's like a dream, it's one big experience and I would recommend it all. Šitum to zawodnik bardzo dynamiczny, lubiący dryblować z dobrą techniką. Miał już okazję pracować pod okiem Nenada Bielicy, którego bardzo dobrze wspomina. I have all the best to say from our mister. It's great for the first thing, it's great. It's like a friend. It's a great gentleman who will help you in all your life, situations. And for the second, he's a great coach. You can learn so much about football and on behavior, on fair play of all. He has interesting training and. He speaks, I don't know, 10 languages. W poprzednim sezonie Šitum w barwach Dynama Zagrzeb rozegrał 31 meczów. Zdobył w nich dwie bramki. Zanotował jedną asystę. Jeżeli testy medyczne w Poznaniu zakończą się dobrze, skrzydłowy z Chorwacji zostanie do Lecha wypożyczony na rok z opcją pierwokupu. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.